Witam cię bardzo serdecznie. A wszystko miało być już tak dobrze, tak prosto. Wreszcie odnalazłem, to kim ja chcę być, kim będę. Odnalazłem kierunek życia. Odnalazłem osobę, z którą chcę iść w tą stronę. Tak mógł mówić Święty Józef, kiedy poznał Maryję, kiedy poznał kobietę swojego życia. Kiedy zobaczył, że razem mogą podążać, po prostu być jak dwa skrzydła, które ich poniosą do Boga, poniosą ich w ogóle w jakieś takie najcudowniejsze krainy, w których mogą latać razem ludzie, którzy są w harmonii umysłów, serc, którzy są we wzajemnym szacunku, we wzajemnej otwartości, którzy są ciekawi. Jakich Bóg poprowadzi, gdzie razem będą mogli udać się w poszukiwaniu właśnie takiego najlepszego w ogóle pomysłu na swoje życie? Aż tu nagle, właśnie w ten bardzo uporządkowany już świat, chociaż nie mający nic wspólnego z taką sterylnością, tylko właśnie w ten uporządkowany świat, gdzie jest jasny cel i wiadomo, z kim go osiągnę. I wiadomo, że to będzie ciekawe, chociaż też pewnie niełatwe w wielu momentach. Nagle wkrada się taki po prostu dziwny jazgot, wkrada się taka jakaś nowa sytuacja, taka nowa Dana. Coś co po prostu zaczyna potwornie komplikować ten świetlisty, taki jasny projekt. I nagle jest poczucie ogromnego zagubienia. To co teraz? To co teraz? Józef, Józef dowiaduje się, że Maria jest w ciąży. Józef wie, że to nie jest jego dziecko. I teraz, właśnie, cały ten cudowny, jasny plan staje pod ogromnym znakiem zapytania. Bo Józef nawet jest, tak myślę, duchowo po prostu skory uwierzyć, że no nastąpiła jakaś interwencja Boga, no nie jakaś, po prostu nastąpiła taka interwencja Boga, która zdarzała się w Starym Testamencie. To nie jest rzecz bez precedensu. Że Bóg przywraca płodność, przywracał płodność kobietom niepłodnym, a tu w tym wypadku robi krok dalej i po prostu bez udziału mężczyzny, bez udziału Józefa. Sprawia, że Maryja staje się brzemienna. Ale teraz, jakie jest moje miejsce, pyta Józef. Czy ja tu jeszcze mam jakieś swoje miejsce przy niej? Skoro ona została tak niesamowicie wciągnięta w takie właśnie takie boskie zawirowanie na jakichś absolutnie wyjątkowych zasadach. No to kim ja teraz mam być? Co ministrantem ze świeczką, który będzie stał przy niej, patrzył na to misterium. A może ludzie powiedzą w ogóle, że jaki tam Bóg, jaki cud, no to jest to, to, to dziecko Józefa. Więc nie chcę wtryniać się w Boże plany, generalnie jest w ogromnym zagubieniu. I takie zagubienie nam się zdarza, może nie w tak spektakularnych historiach, ale to zagubienie, co dalej, gdy nagle nasze plany, projekty. Spotkają się z jakimś zakłóceniem, jakimś zawirowaniem. Nagle już wiemy, że nie będzie tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Nagle jesteśmy w innym miejscu. Nagle dzieje się coś, czego nie planowaliśmy. Choroba, jakiś dramat, przeniesienie w inne miejsce, śmierć kogoś bliskiego, narodziny dziecka, narodziny chorego dziecka. No, przeróżne rzeczy się dzieją, które nagle ten jasny projekt wprowadzają w zamęt. I teraz, co ja mam robić? Jak tu się zachować, kiedy już cały byłem ukierunkowany właśnie w tym określonym pomyśle, w tej, w tej idei, projekcie? Jak się teraz zachować? To jest potwornie zniewalający stan. Tych pytań, które się mnożą. Pytań i braku odpowiedzi. Kolejne pytania, kolejne myśli. Jesteś już zmęczona, zmęczony tym myśleniem, rozmowami. Ludzie podpowiadają różne sugestie. Zrób tak, nie rób tak. Zmień to, nic nie zmieniaj. I co teraz masz zrobić? Widzimy, jak Bóg rozmawia z Józefem poprzez sny. Jak wycisza całą tą gonitwę myśli i pytań, wycisza najbardziej radykalnie, jak tylko się da, bo właśnie sen to jest taki moment, kiedy ta nasza gonitwa myśli i niepewności no zostaje po prostu uśpiona. I gdzieś w tym uśpieniu nagle otwierasz się na całkiem dla Ciebie niezauważalne rozwiązanie. I w tym zamęcie. Zaczynasz słuchać Boga i słyszysz takie wyjaśnienie i takie zaproszenie, które może dać ci nową orientację, nowy kierunek, nową pewność, którą utraciłeś. Więc pozwól, żeby Bóg wyplątał cię z tych wszystkich pytań, w których się szamoczesz. Pozwól, żeby w ciszy tego snu. Medytacji, kontemplacji, trwania w ciszy przed Bogiem, aby pozwolił Ci usłyszeć odpowiedzi. I to będzie ten cudowny smak wolności, żeby zacząć nową drogę, nowy projekt w nowy sposób.